Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do podsumowania recenzji po ponad 3 tygodniach użytkowania, prawie miesiącu Folda 3. I po pierwsze, nie chciałem się spieszyć, chciałem naprawdę poczuć, jak to jest korzystać z tego urządzenia na co dzień. Po drugie, nie chcę robić typowego materiału, biorąc pod uwagę, że już sporo takich recenzji jest, które pojawiły się dość szybko. Ja robiłem pierwsze wrażenia, które podpinam tutaj. Większość rzeczy, o których tam mówiłem, potwierdzają się tutaj. Kilka rzeczy chciałbym jednak, żeby mocniej wybrzmiały. Natomiast chcę odpowiedzieć na takie typowe pytania, które pojawiały się również w pierwszych wrażeniach, ale te, które zadawaliście mi gdzieś tam na Twitterze. Czy faktycznie to jest urządzenie dla wszystkich? Zacznijmy sobie od jakości wykonania i wyglądu i tutaj uważam, że jest naprawdę ogromna zmiana. I to nie dlatego, że Fold drugiej generacji był źle złożony, bo on był naprawdę już bardzo dobrze względem chociażby pierwszej generacji, która wydawała się taka, bym powiedział, no delikatna. Natomiast to, że mamy standard tutaj IPX8, to jest ogromna zmiana. Myślę, że przez wielu bardzo niedoceniana, bo rozwiązuje to kilka problemów, między innymi takie, gdzie obawialiśmy się w poprzednich wersjach, że coś tam dostanie się gdzieś pod ekran, że jakiś piasek, coś, że spowoduje, że jednak urządzenie nie jest idealnie złożone, że ten elastyczny ekran gdzieś tam będzie się ruszał, podnosił i tak dalej. Tu tego problemu nie ma. Skoro urządzenie jest wodoodporne, niezależnie czy go sobie wrzucimy w postaci rozłożonej czy złożonej, rzeczywiście no, rozwiązuje ten problem, że nie musimy się bać o trwałość tego sprzętu. Ale również o to, że chcemy sobie gdzieś wytrzeć ten ekran w środku. On się niestety bardzo mocno brudzi. Chyba jest trochę lepiej niż poprzednio, ale nadal dużo bardziej niż te klasyczne, takie bardzo twarde powierzchnie, jak w przypadku frontu urządzenia czy innych smartfonów. Dużym plusem, mówiłem o tym w pierwszych wrażeniach, jest to, że oczywiście jest tutaj wzmocnione aluminium, chociaż w codziennym użytkowaniu nie za dużo nam to mówi, dopóki pewno kiedy nie upuścimy urządzenia. Moje nie upadło, natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że ten zawias jest dużo lepiej zrobiony, w sensie to jest naprawdę bardzo solidne, ani razu mi nic nie zaskrzypiało, a rzeczywiście telefon miałem w torbie, na wyjeździe, w kieszeni, w tylnej kieszeni, bardzo często również zostawiałem go na wiele godzin otwartego, więc jakiś kurz na pewno też się tutaj pojawił, który później powiedzmy gdzieś tam się mógł ewentualnie nie, że zassać do środka, ale że gdzieś tam po prostu w środku mógł zostać, więc pod tym względem, jeżeli chodzi o konstrukcję, jest naprawdę świetnie. W ogóle mi nie przeszkadza to, że skaner odcisków palców jest na krawędzi, to jest wygodne dla praworęcznych, przynajmniej z tej strony, więc sumarycznie muszę powiedzieć, że jest naprawdę świetnie. Jedyna różnica to jest taka, i tego nadal nie wiem, bo tutaj jest folia, która zaczęła mi się odrywać na tym przednim ekranie, to jest ta, która jest jakby fabrycznie nałożona. Podejrzewam, że można sobie ją wymienić, to jest folia taka jak w każdym innym telefonie. Naturalnie tej, która jest w środku, nie zdejmujemy i to oczywiście przypominam. Ale to nie jest tak, że ten telefon jest bez wad, bo musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest za każdym razem wielki klocek. Ten ekran, który mamy wewnętrzny, jest super ostry, 7,6 cala, tą kryzę oczywiście widać jak w każdym innym foldzie, tutaj na razie się tego nie pozbędziemy, ale mówiłem o tym, że w przypadku kiedy korzystamy z urządzenia na kolorowych tapetach, takich powiedzmy kontrastowych, nie za bardzo na to zwracamy uwagę, szczególnie jeżeli bardzo często przewijamy jakieś, nie wiem, Twittery, Facebooki, Instagramy, góra, dół i nie przejeżdżamy palcem po prostu po tej kryzie. Inaczej jest, jeżeli gra wymaga od nas tego, że musi być jakby to w orientacji poziomej, to wtedy rzeczywiście dużo bardziej jakby daje nam się to we znaki. Ale korzystanie w postaci tabletu jest rzeczywiście bardzo wygodne, dużo można zrobić, odpalić sobie 3, właściwie 4 okienka, więc jeżeli ktoś lubi multitasking, to jest świetne urządzenie. Ale jest też druga strona medalu, bo o ile urządzenie jest rozłożone, to ta masa jest rzeczywiście bardzo fajnie rozłożona. O ile jest złożone i wyjmujemy telefon, żeby odpisać, oddzwonić, czy cokolwiek zrobić szybkiego, na tym ekranie, który wypełnia prawie w całości, powiedzmy, frontowy panel i to jest świetne, względem pierwszej generacji. Natomiast no, czujemy te 270 gramów, to jest klocek, tu trzeba sobie o tym powiedzieć otwarcie. To nie jest wygodny telefon do korzystania w ten sposób na co dzień. Ok, okazjonalnie do odebrania spoko, natomiast rzeczywiście zwracam uwagę, że no komfort w porównaniu z każdym innym smartfonem, nawet takim, który jest bardzo ciężki, ma tam 220 gramów, bo już takie uważam za dość kobylaste, no to tutaj mamy do czynienia po prostu z cegłą. I to nie jest jakby specjalnie wygodne i takie miłe odczucie, że no wtedy, kiedy byśmy chcieli mieć mały telefon, szybko coś tam zrobić, schować go, to jednak nie jest tego typu urządzenia. Jest też kolejny aspekt, czyli aspekt zdjęć i wideo, które są jak zawsze bardzo dobre. Dlaczego mówię o tym tak szybko? Bo nie zamierzam się na tym skupiać. To jest zestaw samsungowy typowy, więc reprodukuję bardzo dobre zdjęcia. ze świetnym kontrastem, świetną dynamiką wideo, są bardzo płynne, przełączanie między wszystkimi obiektywami przy 4K 30 klatek, stabilizacja jest również nienaganna, więc wszystko tak na dobrą sprawę mamy, natomiast myślę, że ten telefon nie jest aż tak bardzo ukierunkowany na foto. Jakby najlepszym przykładem jest to, że nie mamy tu jakichś ogromnych matryc, nie mamy również tutaj do czynienia z żadnymi peryskopowymi zoomami. Aparat bardzo dobry, bez żadnych zbędnych fajerwerków, ale aparat, który będzie robił wszystko, co ma robić, to taki na pewno w Foldzie znajdziemy. No poza tym jednym pod ekranem. Ja uważam, że to jest jednak duży błąd. Do dzisiaj nie zmieniłem swojego zdania. Wolałbym, żeby był po prostu tam otwór, albo żeby tego aparatu w ogóle tam nie było. Niestety jakby to oczko, które jest pod ekranem, powoduje, że widzimy je bardzo mocno i to szczególnie na takich tapetach jasno-białych, najmniej widać to na czarnym i powiedzmy na czymś, co jest bardzo, bardzo kolorowe i kontrastowe. Jeżeli mamy coś białego, coś zielonego, czerwonego, taki jednolity kolor, niestety jest to bardzo widoczne. I powiem szczerze, ja jestem o tyle zawiedziony, że wolałbym, żeby to wyglądało jak to oczko, które jest obok. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale obok jest drugie oczko. Drugie oczko, które jest oczywiście czujnikiem do jasności ekranu i to wygląda jak aparat, który faktycznie jakby był pod ekranem. W sensie on jest widoczny, ale prawie niewidoczny i w momencie, kiedy się zapala ekran, w ogóle tego nie widzimy. Jak jest wyłączony, jest to delikatnie widoczne. I moje jakby spostrzeżenie jest takie, że chciałbym, żeby po prostu ten aparat wewnętrzny wyglądał jak to drugie oczko i wtedy miałoby to sens i rzeczywiście nawet tą niższą jakość tych zdjęć, bo ona jest ewidentna, proszę przykłady, to wtedy moglibyśmy po prostu to zaakceptować. W takim wypadku niestety wygląda to ani dobrze, ani źle, w sensie ciężko zdeterminować, czy wolelibyśmy mieć ten aparat, czy lepiej, żeby go nie było. Ok, zdarzyło mi się przeprowadzić kilka konferencji tutaj na Zoomie czy na Teamsach i to jest wygodne, biorąc pod uwagę, że nadal można sobie mieć otwartą tą aplikację i mieć kilka, powiedzmy, osób, które tam widzimy, tą, nie wiem, prezentację, która jest dużo większa i tak dalej, a nadal korzystam z tego wewnętrznego aparatu. Ale widać, że on jest po prostu niższej jakości i to jest taka rzecz, która po prostu wydaje mi się, że nawet nie chodzi o telefon za tyle pieniędzy, tylko po prostu flagowcowi nie przystaje. Nie bez przyczyny Samsung nie wrzucał w swoich telefonach jak S21 Ultra aparatu pod ekran, jeżeli chodzi o selfie, mając na uwadze, że ta jakość jest po prostu niewystarczająca. Ok, tu mamy ten klasyczny aparat w postaci otworu na tym małym panelu, więc jakby rozwiązuje tu ten problem, że selfiaki możemy robić normalnie, albo możemy też wykorzystać zestaw trzech aparatów z tyłu po rozłożeniu i wykonaniu tam dodatkowej opcji w postaci tego, żeby wyświetlić po prostu obraz kamer na tym zewnętrznym ekranie. Więc jakby obejścia są dwa, natomiast jeżeli jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mieć otwarty ekran i korzystać z tego głównego, no to niestety ten aparat jest jednak sporo gorszej jakości. Ale oprócz tego multitasking wydajnościowo, przegrzewania nie ma żadnego, naprawdę urządzenie jest cały czas bardzo chłodne, robiło się tylko cieplejsze w momencie, kiedy mocniej katowałem. Bateryjnie jest świetnie, to jest 5, 7, 8 godzin, w zależności oczywiście jak bardzo wykorzystujemy ekran wewnętrzny. I ciężko mieć tak na dobrą sprawę, oprócz tych rzeczy, o których mówiłem na samym początku, jakiekolwiek zastrzeżenia do Folda. Wszystkie funkcje związane z tym, żeby sobie obracać i tworzyć, powiedzmy, nie wiem, mini komputerek, czy też żeby ekran był tylko wyświetlany na jednej połowie, wszystko tak na dobrą sprawę jest. Nie zauważyłem jakichś takich rażących braków w oprogramowaniu, pomimo tego, że moja testówka jest chyba mocną testówką, bo mam nadal lipcowe poprawki zabezpieczeń, co w przypadku Samsunga raczej się nie zdarza. Mamy już drugą połowę września, powinny być spokojnie tutaj wrześniowe. Ewidentnie jest to zapewne wina tego, że jest to urządzenie testowe, nieprzeznaczone do sprzedaży. Podsumowanie robimy sobie dwuczęściowe. Ogólnie o urządzeniu i ocenie. Ogólnie o urządzeniu to na pewno nie jest najlepszy smartfon na rynku. W sensie nie ma najlepszego zestawu aparatów, nie ma też najlepszego ekranu. Nie pod tym względem, że one nie są świetne, bo zarówno ten wewnętrzny, jak i zewnętrzny są świetne, tylko jakby częścią tego, co robimy na smartfonach, jest jednak oglądanie filmów. Tutaj w przypadku tego dużego proporcje są niestety bardzo takie, bym powiedział, prostokątne, więc dopiero jak obrócimy sobie urządzenie, nadal i tak mamy ogromne pasy u góry i na dole. Z drugiej strony skorzystajmy sobie z zewnętrznego ekranu, który niestety ma proporcje 25:9. To jest znacznie więcej niż Xperia, z których się śmiejemy, że są pilotami do telewizorów. I tu rzeczywiście, żeby, nie wiem, wykorzystać ten ekran, musimy znacznie bardziej jeszcze kropować niż na tym wewnętrznym ekranie, więc nie ma tu idealnego środka na przykład do oglądania filmów. Ok, gry, które to wspierają, świetnie na tym otwartym, dużym ekranie będą wyglądały fantastycznie. I tutaj to bez dwóch zdań. Druga strona, nie mam tego najlepszego zestawu aparatów, tak jak mówiłem, no nie ma po prostu żadnego peryskopu, żadnej ogromnej matrycy, niczego takiego, no nie ma tu fajerwerków, których byśmy oczekiwali od telefonu za tyle pieniędzy, ale wiadomo, że tu po prostu inne rzeczy znacznie więcej kosztują. Ale rzeczy, których byśmy się spodziewali po urządzeniu, które rzeczywiście ma być narzędziem do pracy, bo to nie jest smartfon, jeżeli ktoś nie będzie z niego korzystał w ten sposób, czyli nie będzie intensywnie korzystał z ekranu wewnętrznego, z tych wszystkich funkcji, to nie jest smartfon dla Was. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje takiej maszynki wielozadaniowej, to rzeczywiście jest to chyba jedna z najlepszych opcji. I cena. Cena, której powiem szczerze, że ja bym jednak bronił. W sensie to nadal jest bardzo drogi telefon, na który większość osób sobie nie pozwoli i myślę, że większość osób nawet, które sobie mogą na niego pozwolić, powiedzą ok, 8000 to już naprawdę mogę mieć albo bardzo fajny komputer cały ogólnie z zestawem, z monitorem do domu. Niektórzy mogą kupić naprawdę bardzo dobry, używany już samochód. Z drugiej strony można na przykład wyremontować sobie cały pokój albo pół mieszkania za tą kwotę, jeżeli ktoś nie ma jakichś wysokich standardów. Więc to jest naprawdę bardzo wysoka cena. Ale jak spojrzymy sobie po drugiej stronie na topową konkurencję, to wszystkie modele Ultra od Samsunga, od Xiaomi, czy wersje Pro Max od Apple w tych podstawowych wersjach potrafią kosztować 5-6 tysięcy z kawałkiem, więc no ta droga do 8 tysięcy nie jest już taka długa, a jednak dostajemy urządzenie, które jest jakby zupełnie czymś innym. Tutaj klasycznego smartfona właściwie do Folda 3 nie ma co porównywać, więc z jednej strony uważam, że to jest świetne urządzenie, do tego co ja robię jest rewelacyjne. Są momenty, kiedy boli mnie to, że jest taki ciężki, że wolałbym mieć jednak lżejsze urządzenie i po prostu nie sięgałem po niego w niektórych momentach, tylko no jak jeszcze miałem Watcha 4 Classic, podpinam recenzję, dużo częściej z niego odpowiadałem wtedy, no bo nie chciało mi się po prostu sięgać po tego kloca, ale jeżeli mam coś zrobić, to rzeczywiście na Foldzie 3 wychodziło to świetnie i działało to rewelacyjnie i żadnych rażących błędów tutaj nie znalazłem, w sensie, żeby się coś sypało, żeby coś nie działało, żeby urządzenie się restartowało, czy cokolwiek takiego. Głośniki stereo były świetne, bateria świetna. Z tych rzeczy, które mi się rzeczywiście nie podobały, no to palcowanie wewnętrznego ekranu i to, że urządzenie jest niestety taką małą cegiełką. Ale tak czy siak, tak jak mówię, uważam, że to jest najfajniejszy sprzęt, który testowałem w tym roku, bez dwóch zdań, tak samo jak Folda 2 w zeszłym roku. Najwięcej miałem takiej innowacyjności w podejściu do tego, najbardziej się cieszyłem, kiedy po prostu to urządzenie do mnie przyszło ze wszystkich smartfonów, bo jest po prostu czymś innym niż wszystkie smartfony. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do innych recenzji, zapraszam do polajkowania, do subskrypcji. Jeżeli macie dodatkowe pytania, komentarze są dla Was, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć. Jeżeli kupiliście Folda 3 albo 2, to dajcie znać, jestem ciekawy ile tak na tą sprawę Was jest. Cześć.